chciał pociągnąć ten wątek ładu przestrzennego, urbanistycznego. Czy Państwo znacie na Facebooku taki profil Nie kupuję już maciarzy. To jest taki profil, który pokazuje te zdjęcia takich reklam wielkoformatowych, które są nielegalnie albo quasi legalnie wieszane w miastach. Najczęściej reklamują jakieś wielkie, odpowiedzialne przedsiębiorstwa. Ale dlaczego o tym mówię? Bo właśnie próbuję jakoś odpowiedzieć na Pani pytanie, co można robić na przykład z tym niepłacaniem podatków. Bo czy to jest kwestia jakiejś elementarnej przyzwoitości, czy to jest coś innego, jaka to jest rola instytucji publicznej, na przykład NBP. Myślę, że właśnie tutaj właśnie nie powinniśmy kupować uszmaciarzy, powinniśmy się szanować. I tutaj właśnie szapoba dla prezesa Belki, który nazwał rzeczy po imieniu i powiedział, jak się zachowywały banki w stosunku do swoich konsumentów w ciągu ostatnich kilku lat czy dekad, dwóch co najmniej. I no właśnie, trzeba o pewnych rzeczach mówić otwarcie. Na przykład, jeżeli chodzi o niepłacenie podatków, no to kto się kwestią optymalizacji podatkowej zajmuje, no to wiadomo, tutaj niedaleko na rządzie ONZ jest siedziba co najmniej trzech firm, które się w tym specjalizują. Państwo na tym sporo traci. No firmy też doradzają, nawiasem mówiąc, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Myślę, że o takich rzeczach trzeba właśnie mówić. Natomiast jeszcze chciałem o tych kwestiach globalnych powiedzieć, bo na przykład to my się tutaj oczywiście skupiamy na Polsce. W ogóle Polska jest bardzo, wszyscy jesteśmy tacy polonocentryczni, ale przynajmniej obserwując to, co w jakim kierunku Komisja Europejska pcha ten temat społecznej odpowiedzialności biznesu i też w tym, jakąś rolę odgrywają organizacje pozarządowe, między innymi taka jak nasza i networki międzynarodowe, w których uczestniczymy, no to to nie jest inspirowane jak gdyby zaspokajaniem potrzeb Polaków czy społeczeństwa europejskiego, tylko właśnie to jest moim zdaniem teraz głównym motorem napędowym to są właśnie prawa człowieka, kraje rozwijające się. Tak? To jak się jeździ na jakieś takie duże konferencje społecznej odpowiedzialności biznesu, no to wszyscy mówią o tej Rana Plaza, o Bangladeszu, prawda? Że to właśnie że to jest właśnie ten problem, że też europejscy inwestorzy też finansowi. Myśmy przez 3 lata mieli taki projekt Facing Finance. Monitorowaliśmy, jaki wpływ mają największe europejskie grupy finansowe na kwestie łamania praw człowieka w krajach rozwijających się. One po prostu często łamią te, czy finansują łamanie praw człowieka w krajach rozwijających się. I to jest ważne, żeby o tym mówić. Jest ważne, żeby nie wiem, szukać jakichś mechanizmów różnych, albo regulacyjnych, albo takich właśnie rynkowych, wykorzystujących ten mechanizm niekupowania uszmaciarzy, czyli świadomości konsumenckiej, żeby ograniczać takie negatywne zachowania, bo koniec końców tak za to zapłacimy, prawda? Jest jakimś paradoksem, że społeczeństwa europejskie finansują w ramach pomocy rozwojowej pomoc dla krajów, w których inwestują europejscy inwestorzy i po prostu raczej przyczyniają się no, negatywnie do dobrostanu tamtych społeczeństw, więc na pewno trzeba na to patrzeć właśnie tak globalnie. Że kolejna różnica między instytucją publiczną a właśnie biznesem, bo instytucja, polska instytucja publiczna, tak jakby jest jej zakres działania jest bardzo lokalny, tak? Czasami możemy mówić o urzędzie miasta i to jest jakby bardzo ograniczone lokalnie, tak? Czy po prostu i to jest właśnie instytucja publiczna, też Narodowy Bank Polski, który działa na terenie Polski. Tak? Więc to też jest jakby ta różnica, tak? Między biznesem, który, tak jak już było powiedziane, jest mandat narodowy, a instytucją publiczną, która jednak będzie czasami bardzo zamknięta. Tak? No, decyzje choćby takie dotyczące właśnie etycznego działania w obrębie jednej gminy, zamykają się w obrębie tej gminy. Tak? Dobrze, to szybka i prosta rzecz.
Grzegorza, potem pani doktor Kuteczki, potem obejrzymy. To oczywiście ma pani rację, tak, że wpływ naszej instytucji publicznej jest lokalny, ale na przykład jeżeli chodzi o NBP, myślę, że państwo to macie absolutnie olbrzymie możliwości działania, jeżeli chodzi o te kwestie globalne, bo na przykład no, macie jakiś wpływ na standardy działania sektora finansowego, przecież Polacy mają konta w bankach, które inwestują globalnie, kupują też inne produkty finansowe i no jest pytanie, tak, czy menadżerowie polskich instytucji finansowych analizują swoich decyzji inwestycyjnych globalnie, też lokalnie, czy tego nie robią. Ja twierdzę, że raczej tego nie robią, bo po prostu w polskich bankach i funduszach inwestycyjnych po prostu nawet nie ma ludzi od sustainability, tak? Więc nawet nie byłoby się komu tym zajmować.